Hej, nazywam się Beata i jestem lektorką w Szkole Języka Norweskiego Trolltunga. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle serdecznie zapraszam do zapisywania się na kursy języka norweskiego w naszej szkole. Takie kursy, zwłaszcza indywidualne, mają jedną wielką zaletę. Oczywiście mają ich więcej, ale ta jest moim zdaniem dosyć istotna. Nie jesteście w tej nauce sami. Zawsze jest lektor, którego możecie poprosić o pomoc, który pomoże Wam rozwiać wszystkie wątpliwości. Dlatego bardzo Was zachęcam, ale już nie przedłużając, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Jakim jest czasownik for, a tak dokładnie 10 wybranych przeze mnie zwrotów z tym czasownikiem. Zapraszam. W poprzednim odcinku skupiliśmy się na zasadach dotyczących użycia czasownika for. Odcinek tamten był pewnego rodzaju próbą usystematyzowania, jak ten czasownik for funkcjonuje w języku norweskim. Jednak tak jak zapowiedziałam, będzie występował on również w innych stałych zwrotach, gdzie to znaczenie będzie miał jeszcze inne. Dlatego na potrzeby dzisiejszego odcinka wybrałam 10 zwrotów, które moim zdaniem są dość częste i też bardzo, bardzo przydatne. Pierwszym zwrotem jest ofowite, om, czyli dowiedzieć się o czymś. Jeg ble så overrasket da jeg fikk vite om det. Bardzo się zdziwiłam, gdy się o tym dowiedziałam. Numer 2 to ofo panik, czyli panikować. Jeg fikk nesten panikk da noen begynte å banke på døra midt på natta i går. Prawie spanikowałam, gdy ktoś zaczął pukać do drzwi w środku nocy wczoraj. Numer 3 to ofo øye på, czyli zobaczyć coś, zauważyć. Det var lett å få øye på deg siden du hadde en gul t-skjorte på. Łatwo było Cię zauważyć, ponieważ miałeś na sobie żółtą koszulkę. Numer 4 to å få til, czyli osiągnąć coś, poradzić sobie z czymś. Jeg får ikke til å løse dette krysordet. Det er altfor vanskelig. Nie uda mi się rozwiązać tej krzyżówki. Jest zdecydowanie zbyt trudna. Numer 5 to å få tak i, czyli zdobyć coś, załatwić coś lub skontaktować się z kimś. Jej ringer och ringer, men jag kan inte få tak i ham. Dzwonię i dzwonię, ale nie mogę się z nim skontaktować. Numer 6 to å få barn. I ten zwrot chyba najlepiej przetłumaczyć jako zostać rodzicem, bo oczywiście oznacza on dosłownie tłumacząc dostać dziecko. Jednak chodzi o to, że ktoś po prostu został rodzicem. De fikk sitt første barn i mai i fjor. Urodziło im się ich pierwsze dziecko w maju zeszłego roku. Numer 7 to dwa synonimiczne zwroty, czyli å få bukt med albo å få has på. Oba oznaczają przezwyciężyć coś, pokonać. Vi må få bukt med å bruke penger på ting vi ikke trenger. Musimy przezwyciężyć wydawanie pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy. Numer 8 to å være, å få, czyli być w sprzedaży, być dostępnym. Jeg har lett i så mange butikker, men din favorittvin er ikke å få noen steds. Szukałam w tak wielu sklepach, ale nigdzie nie można dostać Twojego ulubionego wina. Numer 9 to zwrot, który będzie miał dwa nieco różne znaczenia. Å få i seg oznacza zjeść lub wypić coś, lub postanowić coś, zdecydować się na coś. Jeg må få i meg en kopp kaffe før jeg starter dagen min. Muszę wypić filiżankę kawy, zanim rozpocznę mój dzień. Hun har fått i seg at hun vil lære norsk. Postanowiła, że chce nauczyć się norweskiego. Ostatnim zwrotem na dziś jest å få bruk for noe, którego możemy używać synonimicznie z å ha bruk for noe.
oznacza to potrzebować czegoś albo mieć z czegoś korzyść, pożytek. Tome paraplyen, du kan få bruk for den. Weź ze sobą parasolkę, możesz jej potrzebować. Myślę, że akurat tego zdania możemy używać teraz bardzo często ze względu na obecną pogodę. Także można je zapamiętać, polecam. W każdym razie na dziś są to już wszystkie zwroty. Jeśli przyszedł Wam do głowy jeszcze jakiś inny, z którym często się spotykacie lub którego używacie na co dzień, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, tak abyśmy mogli jeszcze lepiej poszerzyć, jeszcze bardziej poszerzyć listę, którą zapoczątkowałam w tym odcinku. Także czekam na Wasze propozycje i bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. A przy okazji przypominam też o subskrybowaniu naszego kanału, tak żebyście byli na bieżąco z publikowanymi tutaj materiałami. Dzięki za dziś i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!